W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź przynosi uzdrowienie duszy z zarazy grzechu. Kto poważnie traktuje sprawę zbawienia swojej duszy, biegnie do spowiedzi co miesiąc oraz jak najszybciej, gdyby miał nieszczęście popełnić grzech ciężki. Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej. Nie wystarczy iść do spowiedzi. Trzeba się dobrze do spowiedzi przygotować. I trzeba dobrze spowiedź odprawić. To znaczy wypełnić dokładnie 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Wielki Post, czas pokuty. W Wielkim Poście trzeba się dobrze wyspowiadać. A najpierw trzeba się do spowiedzi dobrze przygotować. Kazania w niedzielę Wielkiego Postu, jeśli Pan Bóg pozwoli, będą dotyczyły poszczególnych warunków dobrej spowiedzi. Dzisiaj o rachunku sumienia. Zanim rozpoczniemy nasze przygotowanie do dobrej spowiedzi, zanim rozpoczniemy robić rachunek sumienia, zawsze się najpierw pomódlmy. Naucza papież święty Pius X w katechizmie, co należy wpierw uczynić, aby odbyć dobrą spowiedź. Aby odbyć dobrą spowiedź, powinniśmy wpierw gorąco prosić Boga o światło poznania wszystkich naszych grzechów i o moc, abyśmy znienawidzili te grzechy. Bardzo ważna jest modlitwa przed spowiedzią. Praktykujmy ją przed każdą naszą spowiedzią. Rachunek sumienia. Papież święty Pius X naucza w katechizmie. Czym jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia to dokładne przypomnienie sobie grzechów popełnionych od czasu ostatniej dobrej spowiedzi. Jak się przeprowadza rachunek sumienia? Rachunek sumienia przeprowadza się przez dokładne przypomnienie sobie w obliczu Boga wszystkich niewyznanych jeszcze grzechów popełnionych myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem przeciwko przykazaniom Bożym i kościelnym oraz przeciwko obowiązkom naszego stanu. Z czego jeszcze powinniśmy zdać sobie sprawę? Powinniśmy jeszcze zdać sobie sprawę z naszych złych nawyków i z okazji do grzechu. Czy podczas rachunku sumienia powinniśmy również ustalić liczbę popełnionych grzechów?
podczas rachunku sumienia powinniśmy również ustalić liczbę popełnionych grzechów śmiertelnych. Kiedy grzech jest śmiertelny? Aby grzech był śmiertelny, muszą zaistnieć trzy okoliczności. Gdy grzech dotyczył rzeczy ważnej, został popełniony w pełnej świadomości i całkowicie dobrowolnie. Kiedy grzech dotyczy rzeczy ważnej? Grzech dotyczy rzeczy ważnej, gdy nader poważnie sprzeciwia się prawu Bożemu lub kościelnemu. Kiedy grzech jest popełniany w pełnej świadomości? Grzech jest popełniany w pełnej świadomości, gdy dobrze wiemy, że to, co robimy, jest bardzo poważnym złem. Kiedy grzech jest popełniany całkowicie dobrowolnie? Grzech jest popełniany całkowicie dobrowolnie, gdy po namyśle samodzielnie decydujemy się, aby uczynić coś, o czym wiemy, że jest złe. Jak dokładnie należy postępować podczas rachunku sumienia? Podczas rachunku sumienia należy postępować równie dokładnie, jak w każdej innej bardzo ważnej sprawie. Jak długo ma trwać rachunek sumienia? Rachunek sumienia ma trwać tak długo, jak tego wymaga natura rozważanych przypadków, a więc stosownie do liczby i rodzaju popełnionych grzechów, które obciążają sumienie, oraz stosownie do czasu, jaki upłynął od ostatniej dobrej spowiedzi. Jak ułatwić sobie rachunek sumienia? Rachunek sumienia można sobie ułatwić, jeżeli będziemy go przeprowadzać codziennie wieczorem. Drodzy wierni, miejmy to zawsze na uwadze. Nie wystarczy iść do spowiedzi. Do spowiedzi trzeba się przygotować. Ale to też nie wystarczy. Do spowiedzi trzeba się dobrze przygotować. Aby odprawić dobrą spowiedź, trzeba się do spowiedzi dobrze przygotować. Trzeba na to przygotowanie poświęcić czas, bez pośpiechu. Jednym z elementów tego dobrego przygotowania do dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia, rozliczenie się ze swoim sumieniem, rozliczenie się ze swoich grzechów, rozliczenie się ze wszystkich swoich grzechów. Aby przygotowanie nasze było dokładne i by nie umknął nam żaden grzech, możemy rachunek sumienia czynić na piśmie, zwłaszcza wtedy, gdy spowiadamy się z dłuższego okresu, na przykład w przypadku spowiedzi generalnej z kilku lat bądź z całego życia. Taki rachunek sumienia na piśmie czynimy oczywiście w dyskrecji, aby nie dostał się w niepowołane ręce, a po spowiedzi zaraz go niszczymy. Czyńmy zawsze rachunek sumienia dobrze, dokładnie, bez pośpiechu, przed każdą spowiedzią. Święty Alfons Maria Liguori przestrzega,
Złe są spowiedzi wskutek złego rachunku sumienia. Zdarza się to wtedy, kiedy przez niedbały rachunek sumienia nie wyznaje się wszystkich grzechów swoich. Jeśli przez niedbałość nie przypomnimy sobie wszystkich popełnionych grzechów ciężkich i jeśli nie wyznamy ich w konfesjonale, taka spowiedź jest nieważna, nie przynosi rozgrzeszenia. Trzeba ją jak najszybciej powtórzyć po dobrym, dokładnym rachunku sumienia. To bardzo ważna sprawa, bo niektórzy mogą się łudzić, że przecież byłem u spowiedzi, to wszystko jest w porządku. Niestety, może być zły rachunek sumienia, niedokładny, pobieżny i może być zła spowiedź, niedokładna, pobieżna, która nie przynosi przebaczenia grzechów, lecz prowadzi prosto do piekła, obciążając duszę penitenta dodatkowo grzechem świętokradzkiej spowiedzi. Jest poważny problem złych spowiedzi. Święta Teresa z Awili wołała do kapłanów: kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie. Drodzy wierni, zawsze przed każdą spowiedzią czyńmy dobry, dokładny rachunek sumienia. Co nam będzie pomocne do dobrego rachunku sumienia? Co nam będzie pomocne do dokładnego rachunku sumienia? Po pierwsze, prowadzenie regularnego i głębokiego życia modlitwy. Kto się regularnie modli, kto się dobrze modli, łatwiej się skupi na sprawach swojej duszy i rachunek sumienia uczyni dobrze, dokładnie. Po drugie, do dobrego i dokładnego rachunku sumienia przed spowiedzią będzie nam pomocna praktyka codziennego rachunku sumienia z danego dnia przy wieczornym pacierzu. Dusza, która nawykła do codziennego rachunku sumienia, łatwiej się przygotuje do spowiedzi przez dobry, dokładny rachunek sumienia. I po trzecie, dystans wobec mediów i głosów świata. Drodzy wierni, nie mamy obowiązku wiedzieć o wszystkim, co się dzieje na świecie. Mamy obowiązek zbawić swoją duszę. Nie mamy obowiązku karmić się codziennie tysiącami przeróżnych wiadomości. Umysł wtedy może być rozproszony, rozbiegany, niechętny i nieskłonny do skupienia i skoncentrowania się na sprawach najważniejszych. Zachowajmy dystans wobec mediów. Zachowajmy dystans wobec głosów świata. Ćwiczmy się w skupieniu,
Przeżywajmy całe nasze życie w obecności Bożej. Dusza nawykła do skupienia łatwiej się do spowiedzi przygotuje, łatwiej wglądnie w siebie i rachunek sumienia dokładnie uczyni. Wielki Post, czas pokuty. Kogo łaska Boża przynagla do spowiedzi, niech nie zwleka, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą spowiedź. Kogo łaska Boża przynagla do spowiedzi generalnej, niech nie zwleka, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą spowiedź generalną. Woła apostoł narodów, prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. Dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź przynosi uzdrowienie duszy z zarazy grzechu. Kto poważnie traktuje sprawę zbawienia swojej duszy, biegnie do spowiedzi co miesiąc oraz jak najszybciej, gdyby miał nieszczęście popełnić grzech ciężki. Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej. Nie wystarczy iść do spowiedzi. Trzeba się dobrze do spowiedzi przygotować i trzeba dobrze spowiedź odprawić. To znaczy wypełnić dokładnie 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Wielki Post, czas pokuty. W Wielkim Poście trzeba się dobrze wyspowiadać, a najpierw trzeba się do spowiedzi dobrze przygotować. Kazania w niedzielę Wielkiego Postu, jeśli Pan Bóg pozwoli, będą dotyczyły poszczególnych warunków dobrej spowiedzi. Dzisiaj o rachunku sumienia, za tydzień o żalu za grzechy. W Wielkim Poście módlmy się często za tych, którym diabeł duszę zablokował, do spowiedzi nie chodzą. Ofiarujmy za nich różaniec. Matko Boża, refugium peccatorum, ucieczko grzesznych, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.